No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w pierwszym oficjalnym odcinku z pierwszego cyklu Last Epoch. Kurczę blade. Tak więc zaczynam nową serię na kanale z Last Epocha, jaką będą sezony, cykle, bo tutaj cykle są takimi jakby resetami, jak macie ladder w Diablo 2, jak macie ligi w PoE, czy właśnie sezony w Diablo 3 lub 4. Więc tutaj jest to samo, tylko się nazywa to cyklami. Teraz tak, zdam wam raport. Po pierwsze mam 31 poziom, Nick Faunes. I gram sobie Hammerdinkiem, ekspię sobie młoteczki, prawda? Ekwipunek póki co nic nadzwyczajnego, na razie sobie w taki sposób młoteczkami walę. I w takim losowym momencie stwierdziłem, że nagram dla was odcinek. Czekajcie, muszę tylko zobaczyć jedną rzecz, od razu zobaczę na odcinku, czy mam... mam swoje pszczółki! Ojej, ja załączymy pszczółki. Tak, pszczółeczki, pszczółeczki! No, ale pomijając te pszczółki, ledwo widoczne. Tak swoją drogą, myślałem, że są bardziej widoczne. Co chciałem powiedzieć, to, że nagrywam dla was film, ponieważ znowu zaczynają się problemy. Dzisiaj, 22 lutego, nagrywam ten odcinek 13.22 i tutaj nawet mam godzinę zresztą. I zaczynają się problemy niestety. Zaczynają się problemy, więc ja wam zdam moją pierwszą jakby, wiecie, po pierwszych godzinach w cyklu pierwszego jakby zdam wam raport, że po prostu gra mi się fenomenalnie. Gierka jest znacznie, znacznie bardziej utrudniona moim zdaniem, bo odczułam to praktycznie na każdym kroku. Byłem przyzwyczajony do tego, że niektóre lokacje są bardzo łatwe, że kampania to tak o przebiegacie, nie patrzycie, a tu naprawdę poziom jest srogi, podwyższony mocno. Moby czuć naprawdę, że są o wiele bardziej zboostowane. Czuć siłę mobów w tym momencie, nie? To jest oczywiście wielki plus i wielka zaleta tej gry i bardzo dobrze, że twórcy utrudnili tę grę, jeżeli chodzi o to, co było w becie, bo w becie 0.9.0.8 to było bardzo proste w porównaniu do tego, co mamy teraz w oficjalnej wersji 1.0. No, więc tak to wygląda. Ja mam tutaj 31 level i lecę dalej z fabułką, póki nie wywaliło serwerów, a tym samym ja wam teraz pokażę. Już tutaj się z wami będę żegnał, ale nie uciekajcie, bo zostawię wam teraz kilka fragmentów z wczorajszego live'a, który odbył się na Twitchu, tak więc zapraszam i do następnego odcineczka, ludziska. Chaos. Dobra, Polski. Graj online. No i teraz mamy dziedzictwo i cykl. Ej, tu wygląda to zupełnie inaczej. Ej, te kolory wyglądają o wiele lepiej. Ja pierdolę, ale sieram, utwórz nową postać. Last Epoch 1.0, no oczywiście, zalecane, 1.0. Paladyn. Na początku była ciemność, ale fabuła mnie nie interesuje. No i zaczynamy oficjalnie! Motherfucker, yeah baby! Żelipapą! Shalom! Dupą! Łokcią! Ręką, nogą, stopą, palcą! Dobra. Odbija mi jakby co. Sorry. Łyczek kawy, bo loading chyba się nigdy nie skończy. Pycieryryry. Mamy to. Mamy to. Załączyło. Dobra, też się przytam. Siema! Ale fajnie poziom pokazany, widzieliście? Patrzcie. Czekajcie, bo się zaraz wypierdolę, ale nie o to chodzi. Drugi level, patrzcie, jak fajnie poziom tutaj pokazany jest takim kółkiem. W ogóle jak to ładnie wygląda, przejrzyście, o mój Boże, o wiele ładnie to wygląda. Życie, mana, szybkość ruchu. Wow, zmienili w ogóle ten wygląd, witalność, siła, zręczność, w ogóle wygląda zajebiście to wygląda. Nie no, ej, ja wam powiem, ja pierdolę, nie? Nie mogę, normalnie nie mogę, często się już cały po prostu, nie, z podniecenia. Pytanie, czy mnie załączy w ogóle, gra online niedostępna, aha, sprawdź komunikaty o aktualizacjach lub awariach lub trybu wieloosobowego. Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli problem nie ustąpi. I mi zwiesiło grę. Ja pierdzielę, chciałem sobie pograć. Niesamowitym, niefartem życiowym jestem niestety, jak widać, no zawsze tylko ja muszę być procent, nikt nie ma, ale ja, bo jestem tym 1% ludzi na świecie, który zawsze ma taki problem.